Dzień dobry. Dziś zapraszam Was na wywiad ze szczególną osobą, z Damianem Kułakiem, kierownikiem do spraw ciągłego doskonalenia w firmie Dobroplast i jednocześnie inicjatorem naszego wspólnego projektu. Damian mówi o tym, czy warto wejść na drogę doskonalenia procesów, czy jest to trudne i z czym się to wiąże, oraz kiedy jest najlepszy moment na to, żeby zacząć się doskonalić. Co dokładnie oznacza przygotowanie firmy do cyfryzacji, o tym też Damian Wam powie, i od czego należy zacząć, i czy to jest ciężka i trudna praca. Damian opowie też o największych problemach, z jakimi mierzą się jako organizacja, a jakie jego zdaniem występują w każdej firmie. Dodatkowo Damian Kułak opowiada o tym, jakie wyniki i sukcesy udało nam się wypracować wspólnie po zaledwie 4 miesiącach trwania projektu i łamie tym samym stereotyp, że trzeba długo czekać na wyniki. Zapraszam. Jeżeli mówimy o współpracy z Instytutem Doskonalenia Produkcji, to inicjatywa wyszła ode mnie. Jakby firma do ostatniego momentu tak naprawdę nie wiedziała, że bierzemy udział w jakimkolwiek konkursie. Wygraliśmy ten konkurs i z 1 stycznia dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy wybrani. No i zarząd był trochę zaskoczony wbrew pozorom i trochę miał obaw. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy ta cyfryzacja nie będzie się w jakiś sposób gryzła z celami nadrzędnymi naszego nowego właściciela? Ale z czasem okazało się, że nasze założenia tak naprawdę były zupełnie inne niż to, co nam się wydawało. Ten projekt na początku nazywał się przygotowanie Dobroplastu do cyfryzacji. I na początku jakby to też zmyliło wiele osób. Z czasem okazało się, że ta cyfryzacja przemieniła się w takie budowanie dojrzałości procesowej. I co ja chciałem osiągnąć, biorąc jakby udział w tym konkursie, to na pewno to, żeby poznać Tomka, który jest taką osobą bardzo charyzmatyczną i znaną na polskim rynku, ale na pewno też to, że z funkcji, jaką pełnię w Dobroplaście, czyli kierownika doskonalenia procesu, szukałem też takiego drugiego wsparcia, tym bardziej, że nasza organizacja bardzo szybko się rozwijała i czasami nasze standardy czy nasze procesy nie nadążały za szybkim wzrostem. Taką nadrzędną rzeczą, jaką ja chciałam osiągnąć w tym projekcie, to było na pewno zaangażowanie ludzi w doskonalenie procesów. I od tego tak naprawdę to się chyba wszystko zaczęło. Jakby współpraca nasza rozpoczęła się w marcu. Trwa od 3 miesięcy i jest to bardzo dynamiczne tak naprawdę. My w czasie tych 3 miesięcy zdefiniowaliśmy ponad 50 problemów. To było tak naprawdę w kilku takich sesjach, bo spotykaliśmy się stacjonarnie, 2 dni w ciągu miesiąca spotykamy się stacjonarnie i co tydzień spotykamy się cyklicznie online, żeby rozmawiać o naszych problemach. Te problemy się wzięły z, jak wspomniałaś, z diagramów żółwia. Może to jest takie narzędzie bardzo proste, ale to też nam pokazało i naszemu zespołowi, który no nie zdarzyło się chyba dosyć, nie zdarza się dosyć często, że spotykamy się aż w tak dużym gronie, bo to było chyba ponad 20 osób, gdzie zaczęliśmy rozmawiać o całym procesie, czyli od samego zlecenia po jakby wywiezienie gotowego okna do klienta i zobaczyliśmy, że te problemy nie są tylko tu na produkcji, bo ja jestem akurat bardziej związany z i bliższe sercu mi jest produkcja, ale też dużo problemów mamy w sferze takiej administracyjnej i przez to, że się zaczęliśmy spotykać cyklicznie i rozmawiać o tym, okazało się, że możemy sobie wzajemnie pomagać. Częstym problemem, jaki zauważyliśmy, po prostu był problem komunikacyjny i te Trello czy inny program, który posłuży Wam do zarządzania tymi projektami, to jest obojętne. My to stosujemy jako takie narzędzie bardzo proste do naszych projektów. Stosujemy różnego rodzaju jakieś Excele i inne nakładki, żeby łatwiej nam było się skomunikować. Trello jest o tyle fajne, że mamy wszystko w jednym miejscu, widzimy, kto jest za co odpowiedzialny, widzimy harmonogram działania, możemy wrzucić różnego rodzaju zdjęcia i łatwiej jest nam tym po prostu zarządzać. Spotkania cykliczne jakby się odbywają u nas w firmie, to nie jest tak, że my się nie spotykamy i nie rozmawiamy, bo te spotkania cykliczne, meetingi, to się odbywa, ale może nie aż w tak dużym gronie. Tych spotkań jest naprawdę mnóstwo i pewnie w większości firm tak jest, ale przekrój osób od sprzedaży, w indykacje, zakupy,
sprzedaż, produkcję i transport nie zdarza się często. I to przez dwa dni podczas tej gry symulacyjnej, jaka się odbyła poza tak naprawdę naszą firmą, pokazała nam też, że jesteśmy zespołem, że możemy na siebie liczyć. I osoby, które biorą czynny udział w tym procesie, nie robią tego specjalnie nam pod górę, tylko po prostu to wynika z różnych, nie wiem, niuansów procesowych i zaburzeń, jakie są. A wcześniej ludzie różnie tego podchodzili. Myśleli, że robimy sobie na złość, a tak wcale nie jest. Wbrew pozorom problemy chyba są podobne w każdej firmie i tak samo i u nas, więc jakby problemy produkcyjne to są problemy w głównej mierze, jeżeli mówimy o nich, to są problemy z dostępnością surowca. I tutaj co zaczęliśmy robić? Zaczęliśmy ograniczać jakby poruszanie się naszych pracowników po zakładzie, bo każdy element trzeba było sobie dostarczyć samemu na linię produkcyjną. My mamy kilkanaście wydziałów produkcyjnych. Na każdym wydziale średnio jest 45 osób, więc liczba pracowników jest całkiem spora. I teraz jeżeli zaburzymy ten ciąg produkcyjny, no to albo linia stanie i ludzie nie mają co robić, albo rozejdą się po zakładzie i będą szukać materiału. Więc pierwsze, co zrobiliśmy, to bardzo proste jakby narzędzie, które zastosowaliśmy, to było postawienie tak zwanych kanbanów, czyli magazynów przyprodukcyjnych. Średnio na takim wydziale, gdzie pracuje 45 osób na zmianie, są od 4 do 5 regałów, które zaopatrują w najszybciej rotujące komponenty. To nam pokazało, że nasi pracownicy przestali praktycznie chodzić na magazyn techniczny, przez co nasza wydajność mogła z czasem wzrastać. Więc jakby naszym głównym celem było po prostu zwiększenie wydajności na linii poprzez jakby eliminację bardzo prostych rzeczy typu chociażby poruszanie się w poszukiwaniu materiałów. Takich zagadnień z materiałem było naprawdę sporo. To nie tylko były komponenty z jednego magazynu, czyli mówimy na przykład o elementach, takim jest okucie, ale to też są elementy, jakim jest chociażby profil. Więc tych materiałów jest sporo, tych indeksów, no żeby nie skłamać, jest kilkaset tysięcy, może kilkaset to przesadziłem, ale kilka tysięcy na pewno. I z każdym tym indeksem pracownik musiał w jakiś sposób podążać. Jeżeli mówimy o problemach takich bardziej globalnych, które też dotyczą całej fabryki, na której się skupiliśmy, to na pewno była jakość i my w firmie mamy 100% jakości. Ta jakość jest też zaszyta w procesie, ale nie spełnia naszych oczekiwań do końca. Mimo że reklamacje są na niskim poziomie, to jednak ten poziom poprawek na linii jest nadal spory. I skupiliśmy się nad tym, żeby te poszczególne kategorie zacząć w jakiś sposób eliminować. Więc powstały cykliczne spotkania z kierownikami zmian, z liderami, gdzie rozmawiamy o problemach, które są na linii produkcyjnej i żeby te problemy były rozwiązywane tu i teraz. Bo wbrew pozorom, i pewnie większość firm z tym się boryka, że my akurat tak, może nie wiem czy wszyscy, ale mamy bardzo wiele statystyk, z których w ogóle nie korzystamy, więc jakby lekcja dla nas, jaką odrobiliśmy współpracując z Instytutem Doskonalenia Produkcji, była taka, żeby zacząć w końcu pracować na danych, które mamy i które możemy doskonalić. Jeżeli mówimy o całym procesie i o problemach procesowych, to na pewno dużym takim problemem do rozwiązania i do którego doszliśmy jest też dział planowania. My średnio dziennie produkujemy 2500 sztuk okien. Te okna są indywidualne, więc każde okno jest inne, co powoduje dosyć duże wyzwanie przed organizacją. Więc problemy, które w ciągu 3 miesięcy rozwiązywaliśmy w aspekcie planowania, doprowadziły nas do tego, że powiem, że jesteśmy w takim półmetku prac nad nowym modelem zarządzania i planowania produkcją. Od samego początku nadzorowałem, no byłem liderem tego projektu, no i jakby ciężko mi było się, to też warto jakby powiedzieć na samym początku, sobie było warto powiedzieć, że jakby o tym modelu wynagrodzeń. My jakby na samym początku, czy od dawna zastanawialiśmy nad zmianą w ogóle systemu wynagrodzenia, przejście z akordu na ryczałt,
ale do końca sami nie wiedzieliśmy, jak miałoby to wyglądać. Więc jakby ta droga, którą teraz podążamy, jakby idzie w kierunku tym, żebyśmy wspólnie sobie zdefiniowali na nowo ten model. I jeżeli mówimy o tym, czy szacowałem, to tak. Dlatego też przesunęliśmy datę startu tej linii naszej pilotażowej, na której chcieliśmy to wdrożyć o miesiąc, ponieważ obawy były takie, że nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. I myślę, że do końca dalej nie jesteśmy gotowi, ale jakby trzeba podjąć te rękawice i zacząć pracować nad tym procesem i to musi się dziać, bo obawy zawsze będą i to jakby nie wymarzy nam tego. Znaczy nie jesteśmy w stanie tego ryzyka w jakiś sposób wyeliminować, więc my na chwilę obecną pełni wiary tworzymy ten model. Wiemy, jak będzie docelowo wyglądał, na pewno on będzie ewoluował, to nie podlega żadnej wątpliwości, ale jesteśmy w stanie zaproponować naszym pracownikom zupełnie inny model, który nie będzie powodował tylko tego, że będziemy gonić za tą sztuką, nie patrząc na inne aspekty naszego produktu, chociażby jakość, czy bezpieczeństwo, czy terminowość, ale spojrzymy na to trochę z innego punktu widzenia. Dla nas ważne jest to, żebyśmy się w tej pracy, której codziennie spotykamy, pracowali na pewno bezpiecznie, żebyśmy produkowali dobrej jakości okna, no i żeby klient dostał te okno na czas. I to są takie nasze nadrzędne cele, jakie chcemy też wdrożyć w nowym modelu wynagrodzeń, żeby nasi pracownicy i my jako organizacja stawiali na trochę inne kryteria niż tylko na ten wynik. Problemów jest bardzo wiele. Jak powiedziałem, to jest 50 problemów, które my zdefiniowaliśmy, ale po dwóch dniach, które wspólnie obecnie jakby spędzamy, nastąpiła jakby ewaluacja naszego planu, no na pewno będzie pojawiły się nowe problemy, więc jakby to jest niekończący się proces. Możemy o problemach rozmawiać długo, o różnych problemach, wchodzić w te szczegóły. Nie wiem, czy to jest czas i miejsce. Myślę, że nasi widzowie są tego ciekawi i myślę, że z czasem pokażemy trochę więcej, jak to wygląda w branży okiennej. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie i o naszym nowym właścicielu, jakim jest Dovista, to na pewno bezpieczeństwo jest bardzo ważne i jest numerem jeden. Mimo że wypadki się zdarzają wszędzie, tak samo i u nas, to założenie jest takie, żebyśmy mieli zero wypadków u nas w firmie. I to, co chcemy zrobić, to stworzyć naprawdę bezpieczne miejsca pracy. My mamy bardzo duże ograniczenie powierzchniowe. Produkujemy 2,5 tysiąca okien. Nasza produkcja jest dosyć mocno wypełniona tym. Wbrew pozorom nie mamy tego miejsca zbyt wiele i to jest potencjalne miejsce na wypadek. Więc jakby my zdajemy sobie z tego sprawę, że nie pracując nad doskonaleniem procesu, jakim jest bezpieczeństwo, chociażby tych wypadków nie unikniemy. Chcemy to na pewno minimalizować i ku temu to idzie, ale to jest dosyć to jest ciężki temat. Na początku założyliśmy sobie, że to będzie w naszym projekcie będzie brało około 15 osób udział. No, bardzo szybko to ewoluowało. Z 15 osób zrobiło się 30, a teraz się okazuje, że coraz więcej osób chce brać w tym czynny udział i widzi w tym sobie jakieś pozytywy, więc to jest niekończący się proces dla nas i widzimy, że osoby dochodzą do naszego zespołu. Nie spodziewałem się nigdy, że to tak szybko nastąpi, tym bardziej, że pracuję tu ponad 2,5 roku i różne były problemy i współpraca różnie się układała. Widzę na pewno duży jakby plus w tym, że ci ludzie się zaangażowali, że to jest też dla nas coś trochę nowego, że inne spojrzenie też firmy zewnętrznej, ale co mi się na przykład bardzo podoba, to jest to, że nic nam nie jest narzucane. To my tak naprawdę rozwiązujemy nasze problemy. Jesteśmy dosyć tak subtelnie do tego nakłaniani, ale nikt za nas nie rozwiązuje tych problemów. To niektórym przeszkadza, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że to różne osoby to za nas robią, różne firmy konsultingowe. W tym wypadku Instytut Doskonałej Produkcji no, tak nie działa. Nie? Więc jeżeli liczycie na to, że ktoś zrobi za was robotę, to nie z nimi.
Największym sukcesem chyba w takim krótkim czasie to jest zaangażowanie tak wielu osób w działania. To pokazuje, że ci ludzie jednak obudzili się i chcą z nami pracować i są jednak częścią tego zespołu, co mogłoby się wydawać, że nie biorąc czynnego udziału w różnego rodzaju procesach, nie są zaangażowani. To wcale tak nie wyglądało. My jako organizacja też nie potrafiliśmy może ich trochę porwać tym. Nowe spojrzenie, nowe projekty to zawsze jest taka euforia. Więc z mojego punktu widzenia ja się bardzo cieszę, że ci ludzie chcą pracować nad swoimi procesami i dalej pracujemy jakby nad dojrzałością naszej organizacji. Jeżeli miałbym powiedzieć, co w ciągu 4 miesięcy nam się udało takiego spektakularnego, to na pewno to, że ograniczyliśmy w dużym stopniu poruszanie się, takie suche przestoje, puste przestoje naszych pracowników i to widzą wszyscy, od kadry zarządzającej na pewno po pracowników, którzy są na produkcji. Na chwilę obecną myślę, że dużo łatwiej im się pracuje, ta dostępność materiału jest na pewno dużo wyższa niż była i to są takie aspekty, które się też przekładają na wyniki, może nie od razu na wydajność, ale widzimy, że idzie to w dobrym kierunku i na pewno jest dużo tam do poprawienia w kwestii magazynowej i dostaw, ale cały czas na tym pracujemy. To są procesy produkcyjne. Nie rozmawiamy tu o procesach administracyjnych, ale tych rzeczy typowo systemowych też jest wiele. My przez rok, bo takie jest założenie trwania tego projektu, to jest taki początek i start, jak sobie założyliśmy, chcemy przygotować się do cyfryzacji, jak pewnie wiele firm stoi przed tym dylematem. System zawsze można kupić, nowy program można zaimplementować, ale jeżeli te procesy w danej firmie nie będą poukładane, to nic się nie uda. Więc my tak naprawdę dzięki tym 4 miesiącom szukaliśmy też takiego potwierdzenia, że jednak możemy zainwestować 1 000 000 zł w nowe oprogramowanie, ale to niewiele nam da, więc my przez ten rok chcemy się skupić na tym, żeby nasze procesy poprawić, żeby pracowało się w nich lepiej, żeby nie było zaburzeń i myślę, że to jest taki nadrzędny cel też tego projektu, że my się chcemy przygotować do tej cyfryzacji. Ja uważam, że na pewno to jest proces bardzo złożony. Myślę, że wiele osób, które się wypowiadają na LinkedInie, to niewiele ma wspólnego z produkcją. To są czyste teorie i ja to widzę, więc ja też pracowałem w takim schemacie, więc no trochę otwieram oczy, więc jakby podejście Tomka do zarządzania procesami, ogólnie projektami, czyli takie zdroworozsądkowe, no jest fajne. My o tym jakby nie rozmawiamy, zawsze szukamy jakichś narzędzi, które są dostępne na rynku, z których możemy sobie skorzystać, ale życie pokazuje, że nie musimy wcale wiedzieć, jak funkcjonuje dane narzędzie. No, robimy czasami coś na żywym organizmie. Raz się uda, raz się nie uda, ale jakby wyciągamy z tego wnioski i idziemy do przodu. I tak po części jest też z nami. My na początku, pracując na naszych procesach, bardzo mocno je ustandaryzowaliśmy i powstało bardzo wiele procedur. Ale życie pokazuje, że te procedury nie do końca zawsze się sprawdzają. Chodzi, że ludzie jakby szukają obejść tego i my tak naprawdę wracamy do tego po 2-3 latach, do tego samego, co było. Więc jakby procedury, standardy różnego rodzaju na pewno pomagają, ale bez takiej kultury organizacyjnej, bez zdrowego rozsądku w dniu, jakby w codziennym życiu, nie ma sukcesu. Więc ja uważam, że podejście zdroworozsądkowe do pracy jest naprawdę fajne i na pewno pozwala inaczej spojrzeć na pracę, na procesy, w których uczestniczymy. Nie sądziłem, że to aż takie duże będzie przedsięwzięcie i czas pokazuje, że nie ma się czego bać. Po prostu trzeba zakasać rękawy i iść do przodu, więc jakby jeżeli miałbym coś komuś radzić, to na pewno zacząć i na pewno doskonalić się jako organizacja i na pewno na tym nie stracicie. Więc ja z czystym sumieniem na pewno mogę polecić i to jest dobry moment, żeby zacząć. Zapraszam do kolejnego odcinka już niebawem. Pamiętaj, żeby obserwować mnie na portalach LinkedIn i Facebook i zasubskrybować ten kanał na YouTube. Wtedy będziesz mieć pewność, że nowe relacje z Dobroplastu Cię nie ominą. Do zobaczenia.